Cześć, tu Madzia i witajcie w kolejnym odcinku z gry Lords of the Fallen. Słuchajcie, od ostatniego odcinka bardzo dużo wydarzyło się tutaj w życiu naszego bohatera. Bowiem tak, po pierwsze, mamy miecz. Już właśnie miecz, a nie... to był topór. Tak, topór. Ja go gdzieś skądś zdobyłam. Nie wiem, nie pamiętam, bo naprawdę dużo się wydarzyło. Oddałam, słuchajcie... tą część jakąś dźwignię do planetarium i dostałam tam jakieś expo, jeszcze coś tam. Jeszcze oddałam te tatuaże. Tutaj dostawałam właśnie jakieś amulety, wielkie brzemię, takie te. W ogóle dlaczego ja mam wysysać? Aha, wiem co to jest, dobra. Chcę wiernego ucznia z powrotem. To wszystko pooddawałam. A, byłam jeszcze na wszystkich tych takich, pamiętacie, portalach, które się aktywują po walkach z bossem, gdzie nawet dzięki temu uzyskałam jakiś tam achievement, który się zwał chyba oczyszczone pustki, czy coś takiego, nie wiem, wy wiecie o co chodzi. I jeszcze dodatkowo, słuchajcie, byłam u tego mnicha, co mu rękę obcięliśmy, bo on prosił, żeby jego laboratorium tam oczyścić i on mi ulepszy mikstury zdrowia. No i też znalazłam, jak widzicie, puste flaszki. Dobra, nie macę jej po dupie, tylko idziemy. Tutaj jest mag, ja też sposób na maga znalazłam ostatnio. Patrzcie, jaki drań. Jeszcze człowiek dobrze się nie namyśli, czy chce z nim się walczyć, czy nie, a ten... Patafian, żeby lepiej go nie nazwę, już mi tu będzie zaczepią. No i to jest mój sposób na maga, więc wydaje mi się całkiem spoko. Okej, dziwny dźwięk. Dzisiaj idziemy, słuchajcie, do komnaty kłamstw. Przynajmniej mam taką nadzieję, że uda mi się tam wejść. Tutaj ktoś chyba na mnie czekał, grubasek na mnie czekał. Ja sobie na razie przełączę na tarana. Nie lecz się tylko. No właśnie. Tutaj tak, byliśmy, tu był kufer, ten ma ruchy pośmiertne. Niech sobie ma. I prawdopodobnie, nie mam 100% pewności, ale chyba, słuchajcie, zdobyłam ten miecz, który trzeba włożyć do grobu na cmentarzu. Aha, siema. But they left me this one book, and it's a map. It was a map all along, and now I will finally be able to read it. I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? The answer must be somewhere in this tower. No to świetnie. Teraz mamy gdzie? Wejdź do komnaty kłamstw. No, ale ja chyba weszłam, nie? Czy chodzi ci o tą bramę? No tu bramę ci pewnie chodzi. Okej, czekajcie. Niech ja się rozejrzę, niech się obeznam, gdzie się, w którym miejscu sytuuję. Tu jest wyjście jakieś na górę. To chyba też jest jakimś przejściem, tak? To jest zablokowane oczywiście. Nie licz, Madziu, na za dużo, bo się przeliczysz. Tu ktoś... O, tutaj mamy Pana Ducha. Oj, 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 dobra, Pana Ducha widzę, nie bijemy, tak? Oj, przyimał nam. Nie macaj mnie tymi swoimi łapami dziwnymi. Idź. Idź i my się musimy uleczyć aż z tego wszystkiego. Czekajcie, bo tam jest taki dymek i ja wiem, że... Właśnie. No, niech ten dymek wybuchnie, bo ja bym chciała sobie to zebrać. Dobrze, może przez ten czas zajrzę sobie na górę. Dobra, nikogo mi nie wyczuwa. Przynajmniej jak na razie. O, kogo tam mamy? A, stąd go nie wezmę. Trudno. Jak się oświetli. O, i tam jest ten taki posąg. Ostatnio wyczytałam właśnie w poradniku, że te posągi można rozbijać i za nie się fajne expo dostaje. Dobra, o, widzicie, tu już tego nie ma, to mogę to wziąć. A to mogę otworzyć. Nie, to jest dziwne i tego się nie da otworzyć nawet, no nic. To wróćmy na górę. No już uspokoiło się, uspokoiło. Tam mamy punkt zapisu, nawet z niego skorzystamy. Ku pamięci tego, kto się za nami wstawił.
Już nawet niedużo mi do kolejnego punktu brakuje. Dobrze, ale chodźmy. Żeby mi jeszcze ktoś powiedział, jak to przejście otworzyć, żeby było łatwiej, to byłoby fajnie. Czekajcie, bo tu jest... O, patrzcie, kto tu siedzi. Papa. O, mamy kuferek. Czekajcie jeszcze sekundę. Musiałam sprawdzić, czy nikogo tu nie ma. Co wy tu dla mnie macie? O! O, dzień dobry. Dobrze, wiem, że to już mnie nie interesuje. Co myśmy dostali? Rękawice, tak? Efekt. Opanowanie w sumie ma lepsze. Dobrze, na razie zostaję przy błogosławieństwie, a jak znajdziemy kowadełko, to sobie po prostu wtedy zmienię. Rune są jak ghosts, które przechodzą między dimensjami. Ale formują linki między nimi i transportują power z jednej dimensji do drugiej. A rune can bestow incredible power on the simplest of objects, but I must be careful. Handling runes is dangerous. Patrzcie, jaki on jest szybki, dziadyga. No chodź tu, chodź tu. On się teleportuje, kto mu pozwolił? Okej. Okay. Myśmy troszeczkę oberwali, ale to nic. Chodźmy dalej, bo... Tu stał parszywiec. Bo on i tak tam pułapkę na nas zostawił, więc... A, on tu miał schodki! Taka spryciula. Dobra, tam nic nie ma. On na pewno coś dropnął, więc może wróćmy tam. Czyli myśmy przeszli tak naokoło. A patrzcie, że nic nie dropnął. No to wsiok pospolity. Dobra, może na górę chodźmy. Oj, 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 to jest taka ta bestia plugawa, która... Z którą walczyłam chyba w tamtym odcinku, przynajmniej bardzo podobna. Możesz odejść ode mnie, albo nawet się nie zbliżać. Tak, to było to plugawe coś. O, kuferek mamy. Dzień dobry. Oczywiście. Efekt, buty i hełm. Super. Ty w dalszym ciągu jesteś słabszy, ale co podejrzewam, że też jest kwestia... kwestia runy. Na razie tu zostanę przy błogosławieństwie. Mi się podoba, że one mają... Aż nie, Wieczna Legenda ma lepsze opanowanie. Dobra, na razie zostanę tak ubrana, jak jestem. Potem efekt sobie przerobimy. Nie ma tu żadnego dziadostwa więcej. Mam nadzieję, że nie mamy dźwigni. Mam nadzieję, że to otworzy tą bramę i Jedka będzie zadowolona. No, otworzyło. No, to Jedka już się tam cieszy. Może nam coś da. Wiecie, sernik, zupa pomidorowa. To chodźmy do Jedki. Mam nadzieję, że po drodze mi się tu nic nie zaspełniło. O, wiecie co? Ja się zapiszę przy okazji. Dobra. I spadamy na dół. Zobaczymy, co Jedka nam powie. Pewnie nas tam wyśle, jak to ona zwykła robić. Oj, chodź. Ją żyć ciężko. Co czyta? Ja nie umiem tego czytać. Dziwne znaki w starożytnym języku. Może ona nas nauczy. No siema. Co? I ja tu mam pójść, tak? Czy już to cię zadowoli? Rozumiem, że muszę tam sama chyba pójść. Pójdziemy, zobaczymy. Zawsze jak przełączam, kończy się wczytywanie. Ojojoj. Coś tu. Mi się nie widzi.
O nie, tylko nie ty. Tylko nie ty. Odsuń się. Boże, gdzie ty mieszkasz? W którym... W której... O, spadnij, spadnij, spadnij. Myślałam, że spadnie. Gdzie? O, widzicie. Jest na tyle miły i uprzejmy, że przynajmniej powiedział gdzie. Jeszcze ty żyjesz? Dlaczego ja nie widzę twojego paska zdrowia? No, ale ważne, że umarłeś. O, patrzcie, co tu mamy. Tu powinien być poligon, bo wszystkie czystki już zrobiłam, więc to powinien być poligon. Tarcza pustki. Tak, wszystkie pustki zostały przeze mnie już zrobione. Okej. Tutaj nie ma nic. Czekajcie, bo tu coś mi wypadło z tamtego. Masz kara. O, tu jest w ogóle zapis. Dobrze wiedzieć. Tam są, patrzcie, masz kary. To bym chciała ustrzelić. Za daleko. Dobra, może ja sobie zapiszę. Czekajcie, tutaj sobie poprzeglądam, czy tu czegoś dla mnie nie ma. Oczywiście, że jest. Spodziewałam się pustej flaszki. Nie, tutaj się boję, że ja spadnę. Szkoda w ogóle właśnie, że ten tytan tam nie spadł. O, dzień dobry. Będę pana nie dosięgnę. Trudno. O, duszka mamy. Ciekawe, czy on do mnie przyjdzie tu. Nie wiem, czy najpierw bić się z tym, czy z duchem. Znaczy, ten wiem, że jest na dwa zaklęcia. Jak dobrze pójdzie. Dawaj. On chyba spadł, ale żyje. Spadł w bardzo głupim miejscu po prostu. O, mamy kolejny posąg. Muszę pamiętać, gdzie te wszystkie posągi są. A, tamten jest za zamkniętymi drzwiami. Dobra, to niech sobie będzie. Nie miało tak wyglądać, nie miało tak być. Tu nic nie ma. Tam jest jakieś wejście. Jest jakieś przejście. Czemu mi się to nie podoba? Słusznie mi się to nie podoba. Słusznie. Dzięki. Zobaczcie, jest runka jakaś tak jakby. Czemu mi się wydaje, że tam jest poligon do walki? Czy mi się dobrze wydaje? Dobrze, ale ogólnie rzecz biorąc tutaj nic nie ma. Więc chodźmy dalej. Za tamte drzwi też pójdę, ale może za chwilkę, co? O, dzień dobry. Deer's wisdom is eternal. The mind of man is limited, as is their time. This is how it is supposed to be. This is a deer's plan. He built the society. He is the society. A to zwykły nasz czarownik, to czekajcie, ja sobie wyjdę. Ja go załatwię po swojemu, przecież ja się z nim nie będę bawiła teraz magią. Już jak ja wiem, jak z nim walczyć. Ani mi się ty wasz dziadu. Najważniejsze, żeby pamiętać, że trzeba od niego odskoczyć. Że tam co? Nie wiem, co to jest. A, dobra, wiem co to. To ten pies taki ognisty. Teraz powinien buśnąć chyba, nie? Tak. Dobra, cieszę się, że nie spadłam. Tu już nikogo nie ma. No chyba kpicie. Ja tu życie sobie mało nie tracę, bo uczę się skakać po jakichś dziwnych mostach i wy mi zamykacie przed nosem drzwi. Super. O, jak ja tego kufra wcześniej nie zobaczyłam? A co mi dadzą? Topór przypomnie demoniczne... lekkie? Ale nie to, to.
No, zdecydowanie lżejsze, ale ochrona to wiele do życzenia pozostawia. Dobrze, więc wychodzi na to, że musimy sobie to teraz odblokować i tam wejść. Nie wiem, jakoś czuję się tutaj bardzo zagubiona jakoś. Jezu, on jest na jednego tarana. Ja, gdybym wiedziała, to już bym dawno was tak załatwiała. Tam coś jest. Tu jest kowadełko dla mnie. Jest tu ktoś niebezpieczny? O. Dobrze, na razie nie będę sprawdzała, jak to tam dalej jest. Chodźmy do kowadła. Chcę sobie to wszystko pozmieniać. No siema. Rzemiosło poproszę. Tak, umieść runę. Może stąd wyjmijmy. A czemu ja ze zbroi wyjąłam? A, średnie zbroi. Nie, dobra, sorry. Ja się pomyliłam. A, to chciałam. To jest 38. Czekajcie, chciałam. Czekajcie. Czekajcie, bo się zaplątałam z tego wszystkiego. Ja mam teraz błogosławieństwo. Tak, efekt. Tutaj mamy już efekt. Więc teraz rękawice jeszcze tylko i buty. Umieść runę. Rękawice. Mamy błogosławieństwo, więc wyjmijmy stąd. Dajmy ją do efektu. Tak. Teraz buciki. My teraz tu mamy, więc też to wyjmijmy. Dajmy do... Gdzie są moje buty efekt? A, buty efekt nie mają runy. Ojoj. Dobra, to zostawiamy tutaj w takim razie. Zresztą, kto patrzy na buty? Rękawiczki efekt, buciki. O. Jeszcze będziemy w miarę szybko się katurlali, a bardzo fajnie wyglądamy. Dobra. Chodźmy, zobaczymy, co tu nas czeka. Tutaj gdzieś, może tam się coś rusza. Wy nie mówcie, że ja mam z tym paskudztwem walczyć. To jest brzydkie. Nie, czekajcie, najpierw jeszcze pójdziemy zobaczyć, co tam było. Fajnie, że znaleźliśmy kowadełko. W sensie tu. O, widzicie? Trzeba było tu zajść. Co mi dali? Blask, sztylet. Sorry, nie skorzystam. Nie lubimy sztyletów. Wiem, że ze sztyletu nic dobrego nie będzie. Chodźcie, pociągniemy za tą dźwignię. I tutaj macie, są też te napisy. Jezu, jak on tam się telepie. O! Ja mam nadzieję, że tą bramę jej otworzyłam, co chciała. Wyjdźmy może stąd. Teraz pewnie na dół do niego zejdziemy. Nie. Okej. Gdzie my jesteśmy? Boże, myśmy wyszli przy tym... Ty! Spadaj. Myśmy wyszli tutaj, gdzie dzisiaj odcinek zaczęliśmy, tylko w innej części, tak jakby zamku. To teraz będziemy musieli chyba wejść, bo to jest takie zakręcone troszkę, z tamtej strony, tak jakby od środka, że tak to określę. No poczekaj chwilę. Masz. Tutaj w ogóle też jest ten posąg, o tam widzicie, do rozbicia. Tylko ten trzeba mieć topór i ja do końca nie wiem, czy ja na pewno... O nie! Tylko nie wy! Zaraz podejrzewam, że jeszcze ten łotrzyk się do mnie tu przyiwani. Weźmy najpierw łotrzyka sobie zdejmijmy. Jeszcze tak, nie trafmy w niego, bo po co? Dobranoc. Nie! Gdzież we mnie ty patafiańcu jeden? Wypuść mnie stąd.
Jaki gnojek. O, patrzcie, obraził się. Że ty się obraziłeś, nie znaczy, że ja też. Chodź tu. No i patrzcie, jak sobie wziąłem zaklęcie, to uciekł. Dobrze, uciekłeś. Ja cię dojadę moim zaklęciem drugim. No, to było śmieszne, naprawdę, z jego strony. Dobra, z tej strony w miarę czysto. Chodź tu. Tak, teraz ogniowy się do mnie przyjunda. I nie pokaturlałeś. Tam są jeszcze te małe pieski ogniowe, widzę. Tu jest ten, ja tam byłam ostatnio. Kogo ty tu wyczułeś? Może wyczuwać tego dużego. Ewentualnie małego pieska. O, tam widzicie, gdzie jest to zapieczętowane. Tam teraz pójdziemy. Dobra, powiedzmy, że na tego się nawinę. Dobrze, że on na razie nie próbuje do mnie się katurlać. Tak kątem oka patrzę, czy te się do mnie... Wow, jak przede mną umarł. I patrzcie, że dziad nic nie wyrzucił nawet. Jak? Jakim cudem? Nie. Ja ci tu dam regenerację. Umrzyj teraz mi. Powiedzcie, że umarł na śmierć. Dobra, może i umarł. Czysto? Dobra, ten się nie podnosi. Okej, chyba wyczyściliśmy. To wiecie co, zanim ja tam pójdę, to ja wolę jednak sobie zapisać. I to tak bardziej zapisać. Łącznie z punktami ze wszystkim. O, nawet punkcik jeden mamy. W co my pójdziemy? Witalność czy wytrzymałość? Tutaj do energii. Do wytrzymałości dajmy. Dobra. Dostań się do niszczyciela. No mam nadzieję, że idę do tego niszczyciela. Idę już 20 minut i dojść nie mogę. Myślisz, że to takie proste trafić do niszczyciela. Spróbujemy to sobie otworzyć. W ogóle ostatnio też fora jakieś przeglądałam i ktoś pisze, że ulepszył tak rękawice, że wszystkie bramy może otwierać i czy to jest błąd i jak to zrestartować. Co dostaliśmy? Wiara średni. O, pokaż, pokaż. 50. 15 panowania, ale to jest lżejszy. Nie. Nie, wolę efekt. Nie wiem czemu, ale już się boję tu wejść. Dobra, mamy magę na starcie. To ja poproszę to. Jakoś... O, mam kuferek, jakby kto pytał. Cześć! Mamy tytana. O, ja mamy tytana, mamy tytana. Tytana 12. Nie to, idioto! Boże, mamy jeszcze jednego maga! Odczul się. Super. O, Jedka stoi, no! Czy ty jesteś tępa dziewczyno? Nie widzisz, że tutaj biją, leją i mordują? Jezu, tu jest tyle magów! Może pójdę do Jedki?
Jezu, przecież ja tu zginę śmiercią sromotną i zaraz zginę. Nie, nie, nie! Jak ja mam pokonać trzech magów i tytana? I jeszcze ta Mietka stoi. Dlaczego ona mi nie pomoże? I dlaczego od razu tu? Wiecie co, źle zrobiłam. Trzeba było tamtego jednego chociaż wziąć z tego. Wiecie co, z... Po standardowemu z tarana. Weźmy teraz tarana. Gdzie jest jeszcze tych dwóch cymbałów? Oni gdzieś tu byli, nie? O, jest. Idź ty mnie stamtąd. Super, wszyscy naraz. Jeszcze jeden jest. Tam jest notatka, podziękuję za tą notatkę. Gdzie jest to dziwne coś tego... Wiecie kogo? Tytana. Wow, ale to było ostre, naprawdę. Coś tu? Nie tu. O, dzień dobry. Gdzie ja spadłam? Jezu. A mama uczyła, Madziu pel zawsze pod nogi. O nie, i znowu z tymi. I moje 2000 wspaniałego expa. Dobra. Czekajcie, on... O dobra, on mnie już czuje. Dlaczego z... Dobra, jest ich dwóch, gdzieś jest jeszcze jeden. Od tego się... Tu jest. Cię tu dorwę, ty. Chodź tu. Odkaturuj się. Tam jest moja expo, jego nie jest dużo, więc ja sobie na razie podaruję, a chcę tego ducha stąd się pozbyć. On albo spadł, albo polasł na górę. Wiecie co, ja się skitram. No zaraz, to otworzyliśmy, może zajrzyjmy tu. Bo ja nie wiem... Aha, jesteśmy z tej mańki. Bo nie wiem, czy myśmy... Nie... Co to ma być? A, to jest ten cymbał. Polubiłam ostatnio słowo cymbał. Tak, na pewno tu. Jezu, ta macka wielka. Wiecie co, ja sobie jeszcze tutaj użyję. Gdzie ja to mam? No, bo ja ich mam dużo, to jak teraz użyję, to się nic nie stanie. Dobrze, że ja to zobaczyłam w miarę wcześnie.
Dlaczego tu nie ma zapisu? Ja się tu boję. Coś mi jeszcze zaszumiło. Jest tam jeszcze tytan, nie wiem gdzie jest jego serce, bo nie zdążyłam sprawdzić. Tu jest ten czubek. Ojojoj, on się na mnie zeźlił i to bardzo. Chyba nie zdążył nawet pułapki na nas zostawić. Ja mam zejść aż tam do tej bramy? Wiecie, jak patrzę, czy tu czegoś nie ma. Jezu, to jesteś parszywy. Tak próbuję wyczuć, czy tutaj coś... Dobra, ale jak ja tam spadnę i... No, tam nie ma przejścia. Chyba nie mówicie, że ja mam tam wskoczyć. Bo to jest impossible. Mogę mu spróbować w mordę strzelić, o tak. Tu jest wajcha, ale jak ja mam tą wajchę wytygować? O, tu widzicie, nie? Co, przecież w nią nie strzelę. Dobra, ja spróbuję tu skoczyć. Mi się tu nic oczywiście nie zrobiło. Ja jestem w czarnej D. A teraz jak ja w niego strzelę? A mógłbyś ty przyłożyć tamtą wajchę, co by ta wajcha mnie podniosła do góry i byłaby wajcha taka w odpowiednią wajchę tą? Tak, wszyscy zrozumieli. No i co? No ja się muszę teraz zabić, bo wlazłam w durne miejsce. Bo nie pomyślałam. No co, chyba że spróbuję... O, ale przecież się... O, Boże, ja się nawet zabić nie potrafię. Dobra, skoczę do tego tu. Cześć. Oj, wiecie co? Ja chyba zakończę w tym momencie odcinek i po prostu po nagraniu sobie sama pójdę tą wajchę wezmę. Na razie stąd sobie wyjdę. Jak to ja nie mogę stąd wyjść? No. Niech mi nawet nie żartuje. Ile ja tego expo tam miałam? Aha, expo zostało tam. Więc dobra, ja sobie wrócę, tam się zapiszę. I najwyżej po nagraniu sobie sama jakoś tam popatrzę, w jaki sposób ja powinnam tam się dostać do tego miejsca. No to miejsce jest naprawdę trudne. Widzicie, trójka magów, tytan. Może najpierw w ogóle trójka? Ich jest tam z czterech. O ile dobrze pamiętam. Nie wiem, jest ich zdecydowanie za dużo. Więc ja sobie spróbuję jakoś ich ogarnąć, tam jeszcze poszperać się po tych korytarzach, tam gdzie były te pająki i może jakoś mi się tam uda. Jeżeli macie jakieś rady, to piszcie je w komentarzach, ja z chęcią poczytam i się zastosuję. Myślę, że w miarę mi się uda może nawet. Ja chyba tam na górze byłam. Mhm. Dam te kamiki latają. Dobra, nie przedłużam niepotrzebnie, bo nie idzie mi dalej, jak widać, więc jak nie idzie, to należy od gry odpocząć. Tak więc dzięki Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Już niedługo kolejne, tak więc trzymajcie się, no i cześć.